Bieg Piastów to także co roku zmagania branżowe. My więcej powiemy dziś o 27. biegu leśnika oraz 20. Mistrzostwach Polski pracowników Lasów Państwowych w narciarstwie biegowym. Bieg Piastów to jest dla nas święto, dla nas leśników Dolnego Śląska, bo do nas tutaj na trasy biegowe, do Jakuszyc, na teren Nadleśnictwa Szklarska-Poręba przyjeżdżają leśnicy z całej Polski. My tu się spotykamy po raz 20 oficjalnie. Dzisiaj po raz 20 są Mistrzostwa Polski Leśników. W biegu udział wzięli uczestnicy z różnych zakątków Polski i zagranicy. My meldujemy się na mecie, bieg dzisiaj bardzo trudny, warunki trudne, świeży śnieg. Pierwsze 10 km względnie płaskie, później 10 km spinaczką. Trasa bardzo dobrze przygotowana, warunki dzisiaj były ciężkie, ponieważ padał śnieg świeży. Jak widać do narczy trochę ten śnieg kleił, ale daliśmy radę i bieg ukończony. Za co pan ceni ten bieg? No jest fajną imprezą i przedłuża młodość. Też jest skromna, ale jest ekipa z Karkonoskiego Parku Narodowego, Marta Opała i Marcin Broniecki i im będziemy bardzo gorąco kibicować. Cudowna atmosfera, niesamowite przeżycie. To jest po prostu walka z samego z sobą. Z racji, że chodzę właśnie do szkoły sportowej, to zdecydowałam się na to, bo stwierdziłam, że jeszcze raz. Najfajniejsze jest to, że jest to start w gronie przyjaznych ludzi i to jest wartość sama w sobie, której nic nie zastąpi. Dodatkowo sceneria Izerskiego Lasu, sceneria zimy, która no, o tej porze roku nie w każdym rejonie kraju jest możliwa do zobaczenia, sprawia, że warto przewietrzyć płuca, warto spróbować i zachęcam, skoro ja sobie poradziłem na tej trasie, sądzę, że każdy da radę. Ogromne gratulacje, rywalizacja i za sam przede wszystkim, bo to są nagrody dla tych najbardziej zaawansowanych, ale tu należą się podziękowania, gratulacje za sam udział. Dzisiaj widziałem, stojąc właśnie na mecie, różnych biegaczy w różnym wieku, szczególnie ci doświadczeni, bardziej wiekowo, to bardzo przeżywali sam fakt ukończenia. Także to jest fantastyczna sprawa, że możemy kontynuować. Wszystko odbywa się na terenie Lasów Państwowych. Właściciele lasów, wszyscy leśnicy, bardzo wam dziękuję, że zrobiliście dobrą atmosferę dla wszystkich startujących z całego świata na naszym biegu, na waszym biegu i w waszym lesie. Proszę państwa, to są nasi naturalni partnerzy, bo my jesteśmy na terenie Lasów Państwowych. Bez życzliwości z ich strony, za co chcę bardzo serdecznie podziękować, wielu rzeczy nie udałoby się tutaj zrobić. Dzisiejsze wydarzenie to dla nas, dla lesików, dla gospodarzy tych terenów, na których mamy teraz do narciarstwa biegowego, to ogromna szansa promocji, pokazanie tym, czym się zajmujemy, wypromowania tego produktu, którym jest las, pokazania różnych form aktywności, tej najfajniejszej aktywności zimowej, czyli narciarstwa biegowego. W latach 80. tego lasu tutaj nie było, klęska ekologiczna, przez wiele dziesięcioleci odbudowywaliśmy ten las, po którym dzisiaj z przyjemnością biegają narciarze, oddychają głęboko, mają się dobrze. A lasy Dolnego Śląska dostępne są przez cały rok. Zapraszamy do lasów Dolnego Śląska przez cały rok. Nie tylko na narty, ale również na single tracki, na spacery oraz inny aktywny wypoczynek. A już niebawem na antenie telewizji Dami wyemitujemy szerszy reportaż z wydarzenia, w którym pokażemy także stoisko Lasów Państwowych przygotowane w ramach 47. biegu Piastów.